Dzień dobry, cześć, witam Was w nowym odcinku. Obiecałem kiedyś Szymonowi, że przetestuję jego system na robienie quilla. I tak się akurat złożyło, że udało mi się dzisiaj zakupić krem do depilacji w Rossmanie, całe chyba 4,99. Nie wiem, czy on się nadaje, czy te wszystkie kremy są takie same, bo nie znam się na tym zupełnie, no ale sprawdzimy. Ja do tej pory robiłem to gumką do ścierania, ale Szymona sposób powinien być szybszy przede wszystkim, no czy mniej inwazyjny, jakiś taki, nie wiem, łatwiejszy w wykonaniu, to zaraz sprawdzę. Zobaczymy, czy każdy krem się do tego nadaje. Ja wziąłem krem najtańszy na próbę taki. Zobaczymy. Mam pióro pawia quillowe ze sklepu od Gawlika. Także tak jak Szymon mówi, możecie sobie wejść do niego na kanał oczywiście i zrobić sobie też taki quillik. Ja sobie wytnę, nie wiem, jak mamy działać na większą skalę, to na większą. Myślę, że jest około tutaj z 15. 15 promieni. No i zobaczymy, jak to działa. Są promienie. Następnie bierzemy na palec krem. Jak widać, troszeczkę. Niestety mniejszych paczek nie ma. I trzeba teraz ten krem w ten quill ładnie smarować. Czekamy kilka sekund. U Szymona na filmie zaczęło się to dziać bardzo szybko. Wow! Powiem Wam, że u mnie też. Zobaczcie, co się dzieje. Cały myszek schodzi. I to jest już chyba ten moment, żeby użyć papieru. Najpierw palce sobie powycieram. O, tutaj teraz wytrzemy, jak ja uwielbiam ten zapach. Ja Cię kręcę. Powiem Wam, że efekt, jak dla mnie efekt jest rewelacja, to mało powiedziane. Mam drugi papierek jeszcze. Zaraz sobie to wyczyszczę jeszcze dokładniej, ale zobaczcie. No, coś wspaniałego. Wiadomo, że można to jeszcze poprzeczyszczać papierem dokładniej, ale 15 pasków quillowych, no coś wspaniałego. Szymon, miałeś rację, Twoja metoda jak na razie bije moją na łeb pod względem prędkości i dokładności i łatwości wykonania. No sami zobaczcie, ile tego jest. Dosłownie kilkanaście sekund. Piękny quillik. Może tego nie widać tak na filmie, ale jest super. Naprawdę jest super. I no sami widzieliście, że to trwa zaledwie kilka sekund. I na pewno już z tej metody nie zrezygnuję. Także wielkie dzięki. Wbijajcie na kanał Szymon Fly Tires. Ma tam takie sztuczki, jak można szybciutko zrobić coś fajnego z tych materiałów, które macie. Ja już dzisiaj wiem, że nie wrócę do metody gumkowej, tylko i wyłącznie metoda kremu do depilacji. Chyba zaraz wezmę to piórko i zrobię całość tego pióra i schowam sobie do woreczka i będę miał już tutaj bardzo wiele tego quilla, że już mi nie zabraknie. No sami widzieliście. Minutka, półtora. Oczywiście Szymon na swoim filmie jeszcze myje to detergentem. Ja sobie nie naszykowałem takiego detergentu, dlatego zaraz tobie już po filmie
użyję troszeczkę wody z mydłem albo z płynem do naczyń, przetrę to wszystko jeszcze dokładnie, chociaż wydaje mi się, że już to tym papierem toaletowym dokładnie wyczyściłem. Polecam tą metodę i polecam kanału Szymona, bo tam u niego możecie naprawdę dużo fajnych, ciekawych rzeczy się dowiedzieć odnośnie much, nimf i tego wszystkiego. Dziękuję Wam za uwagę. No jak Wam się mój filmik podobał, to też możecie jakąś łapkę tam w górę zostawić, będzie miło. No i to było na tyle. Mam quill, więc siadam zaraz do jakichś fajnych nimfek. Pozdrowionka i do zobaczyska.